Bydło na pastwisku jest brudne od odchodów, oblepione kałem, w złej kondycji. Ma rany, odleżyny, otarcia, świerzb i grzybice. Niektóre sztuki są wychudzone z powodu wygłodzenia lub nadmiernej eksploatacji. To tylko niektóre ze spostrzeżeń, jakie zanotowano w wyniku kontroli inspekcji weterynaryjnej w Rabce. O stanie bydła poinformowali Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaniepokojeni sąsiedzi. Jednak gdy pojawiliśmy się tam z kamerą, niewielu z nich chciało komentować sytuację. Dzień dobry panu. Dzień dobry. My jesteśmy z telewizji Tygodnika Podhalańskiego. To państwo te zwierzęta tam, te krowy. Tak. Chciałam zapytać, no co z nimi się dzieje? One są chore podobno. Ja nie wiem, sądzie, proszę mnie. Proszę odejść do mnie. Oddaję sprawę do sądu. Do widzenia. Zagranienie. Powiatowy lekarz weterynarii wystosował wniosek o wydanie z urzędu decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi. Jak poinformowali nas mieszkańcy, tuż po naszej wizycie zwierzęta zniknęły. Ich brak potwierdziła również Urszula Skawiańczuk-Sowa, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Rabczańskim Urzędzie. Jak nas poinformowała, sprawą odnalezienia bydła zajęła się policja. Obecnie ustalamy i sprawdzamy miejsca, w których najprawdopodobniej zwierzęta mogą przebywać. A czy te miejsca już zostały jakoś zlokalizowane i czy one znajdują się w powiecie nowotarskim, czy może w jakimś innym powiecie? Mamy pewne miejsca wskazane, natomiast jedne znajdują się na terenie naszego powiatu, inne już poza naszym powiatem. Z uwagi na to, że została wydana decyzja o czasowym odebraniu, no to muszą trafić do innego gospodarstwa zastępczego. Jakby pani podsumowała wszystkie te wydarzenia i działania urzędników i policji, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch dni? To mi się nasuwa jedno takie sformułowanie, to jest totalna niemoc. Proszę państwa, od dwóch dni jesteśmy w posiadaniu wiedzy, gdzie stoją zwierzęta. Wysyłamy te wiadomości zarówno do policji, jak i do urzędu. I co się okazuje, że ani urząd dalej nie potrafi zlokalizować tych zwierząt, ani policja nie potrafi zlokalizować. Ja w tej chwili dysponuję zdjęciami tych zwierząt, podaję, a dokładnie 20 minut temu podałam dokładną lokalizację tych zwierząt wszystkim komendom policji, które mogą mieć w tym jakiś udział w tej chwili. Mam nadzieję, że dzisiaj się uda w końcu zabezpieczyć te zwierzęta i zorganizować transport. Co grozi temu stadu, jeżeli będzie przebywało cały czas na dworzu? Zwierzęta, te krowy, czyli rasa czerwona, to są to zwierzęta rzeczywiście bardzo odporne, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. Natomiast posłuchajcie, musimy pamiętać, że zwierzęta są niedożywione, to jest raz. Są na wpół wyłysiałe, to jest dwa. Na pewno nie są odrobaczane, to jest trzy, nie mają dostępu do wody. Śnieg nie jest tym rodzajem nawadniania, jakie zwierzętom jest potrzebne. Także dłuższe przebywanie ich w tych warunkach naprawdę może się skończyć bardzo źle, a już na pewno dla tego kilkudniowego cielęcia, które tam jest razem z matką. Więcej na ten temat w papierowym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego.